Zarośnięta klata to podobno symbol męskości. Tylko podobno. Wszystko zależy od tego, jak wygląda ten zarost. W dodatku mężczyźni z ogoloną klatą są szybsi. No, nie wiem, czy to taki atut szybki mężczyzna. Szybsi na basenie. Podobno. Może skończmy z tym podobno. Potwierdźmy albo obalmy ten mit. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy facet z ogoloną klatą pływa szybciej. Na basenie. Ty na pewno zemdlałbyś już w połowie dystansu. Dziękuję ci za troskę, przyjacielu, ale na szczęście to nie ja będę udowadniał swoją prędkość w wodzie. Specjalnie dla nas testy z ogoloną i nieogoloną klatą przeprowadzi Filip, student 5 roku AWF. Jego dotychczasowy wynik w tym basenie to 28 sekund. Z nieogoloną klatą. Czy ten średnioestetyczny zarost przeszkadza mu w uzyskaniu lepszego wyniku? Sprawdzimy. Pomoże nam w tym jak zwykle nasz... nieodgadniony sędzia z profesjonalnym sprzętem do mierzenia czasu. Gotowy? Średnia 5 przepłynięć na tym dystansie wyniosła 28 sekund, 15 setnych sekundy. Nasz tester nie kłamał. Czas sprawdzić, jaki wpływ na prędkość mają włosy. Tym razem ogolimy bujny zarost testera. A właściwie on zrobi to sam. Wolałbym nie mieć wpisane w CV goliłem pływaka. Czy kilka minut z maszynką do golenia sprawi, że wynik będzie lepszy? Cóż, przekonajmy się. Gotowy na ponowny skok? Czas włączyć stopery. Jak widać, pływak ogolony ma tylko minimalnie lepsze wyniki niż pływak włochaty. Może minimalne wyniki w czasie, ale za to maksymalne w wyglądzie. Tak, kochany, kobiety to kręci. Mierzyliśmy już szerokość plam potu, prędkość pływania. Tak. Wiem, co chcesz powiedzieć. W następnym odcinku czas na długość. A, już nie mogę się doczekać. Sprawdź swoje wyniki z maszynką do golenia ciała Philips.